Odpowiedź na pytanie, którego nikt nie zadał. Coś, na co nie czekał zupełnie nikt. Coś, na co nie zasłużyliśmy, ale czego na szczęście nikt nie potrzebuje. Rozwiązanie problemu, który nie istniał. Zaspokajanie potrzeb, które nie wystąpiły i jeszcze długo nie wystąpią. I odpowiedź na palące pytanie, kto pytał. Oto Kawasaki Ninja 7 Hybrid. Nazywam się Piotr Jędrzejak. W ujęciu poprzednim był ze mną Rafał, a teraz go nie ma. Po części dlatego, że wciąż zastanawiamy się, co wam o tym motocyklu powiedzieć. Trochę z dwóch powodów. Dlatego, że o nim jest naprawdę bardzo dużo do powiedzenia, a jednocześnie nie do końca wiemy, jak go podsumować. Więc zacznę od rzeczy najważniejszych. Jest to hybryda. Najłatwiej porównać ten motocykl do Toyoty Prius, czyli nie trzeba go podłączać do gniazdka, a współpracuje tutaj silnik spalinowy z silnikiem elektrycznym. Aby to wszystko zmieścić w tym podwoziu, to jak na pewno zauważyliście, ten motocykl jest dużo dłuższy. Ma ogromnie długi wahacz po to, aby wahacz nie kolidował z bateriami, które są umieszczone gdzieś z tyłu. Silnik elektryczny tak naprawdę jest gdzieś tutaj pomiędzy nad silnikiem spalinowym, a napęd podaje pomiędzy silnik spalinowy a skrzynię biegów. No i ten motocykl ma potężny rozstaw osi. Jest to największy rozstaw osi aktualnie w gamie Kawasaki. Większy nawet niż Versys 1000. Ciekawie, co? Pojazd hybrydowy. No jak na pojazd hybrydowy przystało, łączy on dwa światy, czyli silnik spalinowy, który korzysta z soku z dinozaurów, wraz z akumulatorem elektrycznym. Ten motocykl łączy kolor srebrny i kolor zielony, który powiedzmy, że symbolizuje te dwie cechy. Nawet kadr nam się tutaj tak ładnie łączy. Zobaczcie, srebrny i te wielkie srebrne wieżowce, które wymagały ogromu śladu węglowego, aby mogły powstać, wraz z zielenią. Drzewa, zieleń, natura. Trochę naciągana teoria, prawda? Ale hybrydy z założenia są trochę naciągane, czego może nie powinienem mówić. No bo zobaczcie, to jest 7 hybrid, Ninja 7 hybrid, bo ona ma symbolizować osiągi motocykla klasy 650 do 700, mimo że silnik tak naprawdę to jest 450. No to może trochę konkretów. Silnik, ten spalinowy, to jest dokładnie ta sama jednostka, która występuje w Z500, Eliminator 500 i Ninja 500, więc odeślę was do naszej szybkiej opinii o Z500. Jednak w porównaniu do tamtego Nakeda, tutaj jest troszkę więcej mocy, ponieważ producent nie musiał skupić się na spełnieniu normy niezbędnej do prawa jazdy kategorii A2, dlatego sam silnik spalinowy ma tutaj 59 koni mocy. Obok silnika spalinowego, gdzieś tutaj, umieszczony jest silnik elektryczny, motor elektryczny w zasadzie. Ten motor elektryczny przekazuje swoją moc na wałek wchodzący do skrzyni biegów, w dużym uproszczeniu, czyli za sprzęgłem, a przed skrzynią biegów. W ten sposób dodaje mocy w napędzie. No i sam motor elektryczny ma 9,5 konia mocy maksymalnej stałej i 12 koni mocy maksymalnej chwilowej. Oczywiście nie można tego tak dodawać na surowo, ale producent podaje, że pełna moc pełnego układu kombinowanego to 69 koni.
Skoro już wiecie, jakie ma osiągi ta hybryda, to na pewno interesuje Was, jak ten motocykl jeździ. I mam tutaj na myśli sposób, w jaki on może się napędzać, bo tych trybów jest tutaj kilka, ale zacznę od tego, abyście w ogóle porzucili myśl ładowania tego motocykla. Bo to nie jest tak, że trzeba go podłączać do prądu na noc, żeby bateria się naładowała. Nie, nie, nie. On działa dokładnie tak jak Prius, czyli ładuje się w trakcie jazdy z silnika. Ale trzeba też pamiętać, że nie ma tutaj układu rekuperacji energii. To znaczy, że dojeżdżając do świateł czy jadąc z górki, to nie jest tak, że ten motocykl hamuje tylnym kołem i energią tą ładuje baterię. Nie. Bateria ładuje się wyłącznie z tego silnika spalinowego poprzez napędzanie. No ale konkrety. Tryby jazdy. Jest ich kilka, więc postaram się objaśnić to tak, żeby było najbardziej jasne i logiczne. Otóż mamy na przykład tryb sportowy, kiedy to za napęd służy wyłącznie silnik spalinowy, a silnik elektryczny może służyć jako doładowanie. Mamy też tryb eko, czyli hybrydowy, kiedy to algorytmy, systemy i komputery same decydują, w jaki sposób jeździmy. No i mamy też tryb wyłącznie elektryczny, kiedy za napęd odpowiada wyłącznie motor elektryczny, a silnik spalinowy pozostaje wyłączony zupełnie. A teraz trudne się wylosowało, bo wewnątrz tych trybów jest jeszcze kilka dodatkowych opcji i możliwości. Na przykład w trybie elektrycznym możemy włączyć tryb walk, czyli tryb chodzenia, pełzania właściwie. No i teraz po odkręceniu manetki zwyczajnym motocykl jedzie do przodu z prędkością około 3 do 5 na godzinę, a po cofnięciu manetki motocykl zaczyna się cofać. Po co? No, w zasadzie po to, żeby ułatwić nam życie, bo on waży 227 kg, niezbyt dużo, ale też nie mało. Ma kanapę dosyć nisko, więc łatwo się podeprzeć, ale jeżeli zaparkujemy na górce, to to faktycznie może pomóc. Tym bardziej osobom mniej doświadczonym. Jazda hybrydową siódemką dostarcza naprawdę ciekawych emocji, ale zacznę od czegoś może potencjalnie troszkę nudnego, czyli o tym, jak działa skrzynia biegów, bo tutaj mamy skrzynię biegów, która jest prawie konwencjonalna, w zasadzie identyczna jak we wspomnianych 500-kach, ale posiada w środku dwa siłowniki. Jeden siłownik operuje sprzęgłem, drugi siłownik operuje tą dźwigienką od zmiany biegów. I teraz skrzynia może działać w dwóch trybach. Albo z automatyzowanym, kiedy to komputer odpowiada za wkładanie kolejnych przełożeń, albo w trybie udającym manuala, kiedy to ja jako kierowca zmieniam biegi przyciskami, łopatkami przy lewej manetce, plus lub minus. Co ciekawe, mamy tutaj też taki system, który po zatrzymaniu się samodzielnie wraca do jedynki. Jazda ninją w trybie elektrycznym jest przeżyciem doprawdy interesującym, dlatego że zazwyczaj jednoślady elektryczne nie mają skrzyni biegów, a tutaj, jak wspomniałem, jest. No i sam motor elektryczny ma, zależy jak liczyć, od 9 do 12 koni mocy, co nie jest jakoś dramatycznie zachwycającą wartością, a jednak jeździ bardzo dynamicznie i to właśnie prawdopodobnie za sprawą tejże skrzyni biegów, która poprawia przekazanie momentu obrotowego na koło. W trybie elektrycznym skrzynia działa w zasadzie automatycznie. Możemy się rozpędzić do maksymalnie około 65 km na godzinę, do maksymalnie czwartego biegu. Piątka i szóstka są wyłączone, no bo są niepotrzebne. No i jedziemy w ciszy, w spokoju, względnie dynamicznie. Powiedziałbym, że osiągi są zbliżone do 125, może troszkę słabiej. Elektryk jest tutaj w zasadzie idealny do tego, aby w nocy po cichu wkraść się na osiedle i nie budzić ani sąsiadów, ani żony na przykład. Drugi tryb jazdy to eko. Tak się nazywa na zegarach i na przycisku. Jest to tryb hybrydowy i tak będę go tytułował, bo to jest najłatwiejsze i najbardziej obrazowe. Wtedy to komputer decyduje, kiedy załącza który napęd. W praktyce wygląda to tak, że przy ruszaniu ze świateł ze startu zatrzymanego najpierw motocykl porusza się za pomocą prądu, czyli startuje po cichu i dopiero przy około 15-20 km na godzinę aktywuje się silnik spalinowy i wtedy jedziemy szybciej i dynamiczniej. I to właśnie tryb eko najbardziej pasuje do tego motocykla. Najlepiej oddaje jego charakter.
I to będzie w zasadzie też podsumowanie, tak mi się wydaje, Ninja 7 Hybrid, bo najłatwiej powiedzieć, że jest to motocykl typu commuter bike. Ciężko znaleźć bezpośrednie polskie znaczenie tego określenia, ale w dużym skrócie można powiedzieć, że motocykl codzienno-miejski do dojazdu do pracy. To właśnie w trybie Eco Ninja 7 Hybrid porusza się najbardziej bezobsługowo. Wtedy też najlepiej pasuje dla osoby, która chce czerpać korzyści z motocykla hybrydowego. Najmniej też wtedy pali. No i badania pokazują, troszkę z naszej jazdy, troszkę z pierwszych doniesień z internetu, że w trybie Eco ten sprzęt konsumuje około 3,5-4,5 litra benzyny na 100 km. No nie jest to wynik drastycznie zachwycający, ale zdecydowanie przyjemny. W trybie Eco motocykl ten porusza się domyślnie w automatycznej skrzyni biegów, w dużym cudzysłowie oczywiście, ale to już sobie wytłumaczyliśmy. No i to niestety jest też troszkę jego minus, ponieważ każda zmiana przełożenia odbywa się tutaj, no agresywnie to może troszkę zbyt duże słowo, ale bardzo szarpie tym motocyklem. Ona nie jest taka bezszwowa, jakbyśmy zmieniali biegi ze sprawnie działającym quickshifterem. Każde przełożenie czuć. A w trybie Eco komputer bardzo szybko wrzuca kolejne biegi. W praktyce skutkuje to takim faktem, że ruszamy ze skrzyżowania i jeszcze nie zdążymy z tego skrzyżowania zjechać, a już szarpnęło nami 4 razy i jesteśmy w ogóle na ostatnim biegu. No ale to się da przeżyć, bo zaletą tego wszystkiego jest, że motocykl oferuje po prostu przyjemną mimo wszystko jazdę na co dzień po mieście w ekonomicznym i ekologicznym stylu. Istnieje jeszcze jedna, być może nawet największa zaleta trybu hybrydowego w Ninja. Otóż stojąc na światłach, tocząc się w korku, ten silnik przecież się wyłącza, a skoro się wyłącza, to nie emituje tego całego ciepła. A skoro nie emituje ciepła, to oznacza, że nie gotują ci się te części ciała, które nie powinny się gotować. Mamy też trzeci tryb jazdy, tryb sport. A przecież sport i ninja powinny być synonimami. Czy w przypadku tego modelu ta teoria się zgadza? O to zapytamy eksperta. Nie regulujcie odbiorników, to właśnie ja jestem tym ekspertem i jako ekspert chciałem powiedzieć wam, że Ninja 7 Hybrid nie ma nic, ale to nic wspólnego ze sportem. To jest motocykl sportowy. A ja z naszym ekspertem w 100% się zgadzam. Już, dziękujemy. A, dobrze. I teraz tak. Tryb sportowy w Ninja 7 Hybrid wymusza jazdę wyłącznie na silniku spalinowym. Silnik elektryczny wtedy stanowi boost, zupełnie jak w grach komputerowych. Klikasz nitro i jedziesz szybciej. Naprawdę, tak to działa. Ale jest coś jeszcze, bo w trybie sport jedziemy wyłącznie na skrzyni manualnej. No dobrze, ale skąd w ogóle hybryda wzięła się w ofercie Kawasaki? Otóż pewnie sobie część z was przypomina, że w 2021 roku szef wszystkich szefów Kawasaki Heavy Industries zapowiedział, że do 2035 roku wszystkie motocykle tej marki będą wyposażone w silniki elektryczne. Część będzie hybrydami, część będzie takimi stuprocentowymi elektrykami i jest to mniej więcej zbieżne z legislacją Unii Europejskiej, która właśnie w ten sposób mówi o pojazdach, które będą sprzedawane po 2035 roku. Będzie zakaz sprzedaży nowych pojazdów spalinowych i będziemy mieć do dyspozycji albo to, czym już do tej pory jeździliśmy, albo nowe motocykle elektryczne. I ten właśnie sprzęt, czyli Ninja 7 Hybrid, obok elektryków EV, które są też w ofercie producenta, to są pierwsze próby rozpoznania nowego terytorium. To ładowanie, a dokładniej rzecz biorąc i boost, funkcjonuje tutaj jako przycisk na prawej kierownicy, obsługuje się go kciukiem, działa w dwóch trybach. Po pierwsze, stoimy na światłach, albo na linii startu do wyścigu na 1/4 mili. Mamy wrzucony pierwszy bieg, w sensie kliknięty pierwszy bieg. Wciskamy e-boost i wtedy motocykl przechodzi w tryb
No, kontrola startu to za dużo powiedziane, ale mamy 5 sekund boostu, czyli po odkręceniu manetki full motocykl daje pełną moc z silnika spalinowego i pełną moc z motoru elektrycznego. Przyspiesza on wtedy naprawdę solidnie. Co ciekawe, Kawasaki oficjalnie chwali się, że wtedy w pierwszej fazie przyspieszenia ta Ninja hybrydowa przyspiesza lepiej niż ZX-10R. Powątpiewam. Na szczęście mamy Ninja ZX-6R, czyli powinna być słabszym zawodnikiem. No i teraz pokusiłem się o porównanie przyspieszenia na jednym i drugim motocyklu. Moje wrażenie jest takie, że z całą pewnością Ninja ZX-6R przyspiesza ze startu lepiej niż hybryda. I mam tutaj na myśli zarówno start od zera w tej pierwszej fazie do 40-60 na godzinę, a powyżej to już w ogóle bezdyskusyjnie. Ale trzeba oddać hybrydzie, że wrażenia ze startu zatrzymanego są naprawdę zaskakujące, a to za sprawą napędu elektrycznego, który, jak sami wiecie, od razu daje pełną moc. Drugi tryb boost funkcjonuje w trakcie jazdy, niezależnie od zapiętego biegu, niezależnie od aktualnej prędkości. Po prostu naciskamy boost, odkręcamy manetkę i wtedy przez około 15 sekund, 10-15 sekund mamy pełną moc kombinowanego układu napędowego. I ta różnica jest naprawdę wyczuwalna, bo tak jak wspomniałem, sam silnik spalinowy ma 59 koni, i faktycznie po dodaniu tego boosta można wyczuć, można stwierdzić, że ten dodatek wynosi około 10 koni. No nie urywa to rąk, nie prostuje to łokci, nie powoduje, że gałki oczne odbijają się od tylnej ściany czaszki, ale faktycznie większą moc czuć. W internecie pojawia się sporo pytań na temat prędkości maksymalnej tego motocykla. No i śpieszę Was upewnić, że jeżeli chodzi o podróżowanie autostradą, to on naprawdę komfortowo czuje się, łamiąc przepisy. Nie powinienem tego mówić, ale tak jest. A osobiście sprawdziliśmy, podróżując po niemieckim autobanie, że faktyczny VMAX wynosi tyle. Jak wspomniałem, w trybie sportowym komputer wymusza zmianę biegów manualną, to znaczy zautomatyzowaną, ale decydowaną przeze mnie. Ja decyduję, kiedy naciskam plus, a kiedy minus. No i prawdę mówiąc, trochę nie rozumiem po co, bo to jest taki moment, kiedy ta skrzynia i ten motocykl wciąż nie jest w pełni sportowa, a jednocześnie wymusza na mnie korzystanie z przycisków, a to jest bardziej commuter bike. No i ta zmiana biegów wciąż nie jest tak szybka, jakby to zrobił quick shifter. Wciąż powoduje te zmiany napięcia w całym układzie i szarpanie. Więc po co? Można było zaprogramować, żeby on po prostu samodzielnie zmieniał te biegi, tylko po prostu trzymał wyższe obroty, bo trzeba pamiętać o tym, jak wspomniał nasz ekspert, że to nie jest sportowy motocykl. Tamto jest motocykl sportowy. To ZX-6R ma sportowe zawieszenie, sportową geometrię, sportowe hamulce, no i sportowy silnik. To jest tylko motocykl, który nazwą i owiewką nawiązuje do sportu. Nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że kategoria Instasport, czyli Ninja 650, będzie bardziej sportowa niż Ninja 7 Hybrid. Choć trzeba przyznać, że ten motocykl naprawdę wygląda sportowo. Owiewka w pełni w stylu Ninja. Długa konstrukcja tego motocykla jest długi i niski, wygląda trochę jak do wyścigów na 1/4 mili. Podoba się Wam? Mi zdecydowanie bardziej podoba się na żywo niż na filmach i zdjęciach. Zresztą Rafał chyba też to potwierdzi, a Wy po prostu napiszcie w komentarzach. Tak bardzo skupialiśmy się na rewolucyjności tej Ninja 7 Hybrid, że jeszcze nie powiedzieliśmy, jak ten motocykl jeździ. A jeździ całkiem zwyczajnie, tak ogólnie, jak motocykl, bo przecież jest motocyklem. Kanapa jest na wysokości 795 mm, czyli w praktyce ja przy wzroście 1,79 m trzymam obie pełne stopy na ziemi. Kierownica jest dość wysoko, co sprawia, że pozycja jest aktywna, komfortowa i bardzo przyjemna. Jeżeli chodzi o technologię i elektronikę, mamy tutaj wyświetlacz TFT, który możemy połączyć ze smartfonem i kontrolować wszystkie te rzeczy, które można kontrolować ze smartfona. Ten wyświetlacz jest naprawdę czytelny. Mniej czytelne jest korzystanie z tych wszystkich przycisków, które tutaj są. Mam tutaj na myśli zmiany trybów jazdy i zmiany
trybów obsługiwania skrzyni biegów, ale pozwólcie, że nie będę wam tego tłumaczył, bo to zajęłoby sporo czasu, a skoro nie jedziecie na tym motocyklu, to ta wiedza nieszczególnie wam się przyda. Powiem tylko, że ciężko się jej nauczyć, a jak już się jej nauczę, no to wymaga naprawdę sporo kliknięć, aby dostać się do pożądanego trybu jazdy czy do pożądanej opcji. W departamencie podwozia mamy dosyć proste rozwiązania. Mam tutaj na myśli klasyczny widelec, nawet nie upside down, pozbawiony jakiejkolwiek regulacji, a jednak zapewniający naprawdę wysoką stabilność tego motocykla i jego pewność prowadzenia. Hamulce to dwutłoczkowe zaciski marki Nissin i one także nie leżały blisko sportu, ale do zastosowań miejskich, jak wspomniałem, commuter bike, sprawują się naprawdę bardzo, ale to bardzo skutecznie. Z tyłu, jak na pewno zauważyliście, mamy bardzo, ale to bardzo długi wahacz. Pracuje tam też zawieszenie pozbawione regulacji poza naprężeniem wstępnym sprężyny. No i przez to, że ten wahacz jest taki długi i rozstaw osi jest taki długi, to czasem po wjechaniu w dziury czuć potężne uderzenie, ale poza tym, dzięki też temu długiemu rozstawowi osi, motocykl ten prowadzi się stabilnie. Waży 227 kg. W trakcie jazdy tej masy w ogóle nie czuć. Przy jego przestawianiu faktycznie czuć, no ale tutaj przydaje się tryb pełzania. Moim zdaniem najprzyjemniej jeździ się tym motocyklem w trybie eko na automatycznej skrzyni biegów, ale tak chillowo, bez jakiegoś nerwowego przyspieszania, szarpania tym motocyklem, bo on wtedy daje bardzo taką dużą przyjemność przemieszczania się, takiego spokojnego przemieszczania się po mieście. Jest moja taka najważniejsza obserwacja, dlatego że w tych wszystkich trybach, owszem, tryb elektryczny jest fajny właśnie w garażu albo jakimś centrum miasta, gdzie można sobie dojechać, bezszelestnie tak naprawdę, ale tak do takiego poruszania się po mieście tylko tryb eko na automacie. Wydaje mi się też, że ten tryb eko daje taką satysfakcję skorzystania z ekologicznego motocykla, ale Rafał, jak tobie się wydaje, w sumie dla kogo ten motocykl jest? Kto jest klientem docelowym na Ninja 7 Hybrid, czy nawet Z7 Hybrid, bo przecież jest druga wersja, bez owiewki, w formie Nikeda, ale to generalnie ten sam motocykl. Kto go kupi? Moim zdaniem na pewno nie motocykliści. Jeżeli ktoś wcześniej jeździł ZZR-em 1400 albo jakimś tego typu sportem, to on tutaj nie odnajdzie żadnej frajdy, nie odnajdzie tej radości motocyklowej. A jeżeli przesiadł się z Nakeda, na przykład Z750? No ja myślę, że podobna historia, bo ten motocykl daje zupełnie inny vibe podczas jazdy. Tak jak powiedziałem, on jest fajny wtedy, kiedy polegamy na automacie, jedziemy sobie w spokojnym trybie. Jeżeli chcemy wykorzystywać własności sportowe, to raczej tylko na jakimś krótkim dystansie. Może mamy jakąś fantazję, żeby sobie szybciej gdzieś pojechać po jakichś zakrętach i wtedy tak. I ja widzę, jako odbiorcę tego motocykla, widzę takiego człowieka, który chciałby mieć taki sportowy wizerunek, on lubi jakiś high-tech, lubi nowoczesne technologie, jest jakiś tam ekologiczny, dba o środowisko i chciałby pokazać, że jest też człowiekiem takim trochę, wiesz, wyzwolonym, jeździ na motocyklu, ale niekoniecznie tak naprawdę żyje tą motoryzacją i jego dziadek wcale nie musiał być motocyklistą, ani jego ojciec i przekazać mu tych genów, więc raczej to jest sprzęt skierowany do nowej grupy odbiorców, którzy niekoniecznie mają tą motocyklową pasję, ale podoba im się motocyklowy wizerunek. Okej, ale w takim razie czy to jest na przykład sprzęt dla jeszcze innej grupy odbiorców, czyli takiego nie motocyklisty, a użytkownika skutera, czy użytkownika być może nawet 125, ale który swój jednoślad traktuje wyłącznie użytkowo, aby dojechać do biura lub dojechać po niewielkie zakupy. Może dla takiego kogoś jest to motocykl? No jest to commuter, czyli taki motocykl do dojazdów do pracy, ale zdecydowanie on jest na drugim biegunie niż skuter, nawet najfajniejszy, dlatego że skuter nam się właściwie jednoznacznie kojarzy albo z dostawcą jedzenia, albo z czymś, co zasadniczo jest odległe od motocyklowej frajdy, czyli takim typowo użytkowym sprzętem. Ten jednak jest czymś takim, co daje może nie sportowy, ale motocyklowy vibe, który pokazuje jego użytkownika jako kogoś takiego może troszkę rebelianta, powiedzmy, bazując na stereotypach, więc wydaje mi się, że to raczej młodzi wykształceni z wielkich miast będą odbiorcami tego sprzętu i człowiek, który się zastanawia nad tym sprzętem, raczej na pewno nie wybierze skutera. Też mi się wydaje, taka mi przyszła myśl teraz do głowy, że jest jeszcze jedna zasadnicza różnica pomiędzy tym pojazdem użytkowanym w mieście, a skuterem użytkowanym w mieście, bo skuter jest bezobsługowy.
na skuter się wsiada, odkręca tak. się manetkę i się jedzie. I nie mam tylko na myśli faktu, że skuter nie ma skrzyni biegów, tylko na skuterze się siedzi z tym przekrokiem, z tą niską podłogą, on nie wymaga zmienienia trybów jazdy i tak dalej, i tak dalej. A ten motocykl wymaga od swojego właściciela to, czego ty powiedziałeś, żeby on był wielbicielem technologii, żeby lubił sobie tutaj poklikać, pozmieniać tryby jazdy, wejść w tryb automatyczny, wejść w tryb manualny, przekliknąć się w tryb pełzania i tak dalej, i tak dalej. Bardzo specyficzny klient, bardzo ciekawy klient, bo musi być to interesująca osoba. Tak, ale też nie zapominajmy o chyba takiej, wydaje mi się, najważniejszej rzeczy, czyli że jest to krok w nieznane. To już się pojawiło się w tym filmie dzisiaj, że to jest chyba jeden z pierwszych motocykli, który gdzieś tam nas prowadzi nie wiadomo w jaką ścieżkę. Ale czy to jest ślepa ścieżka rozwoju motocyklizmu? Często nam zarzucacie, że w naszych testach, w naszych filmach nie mówimy o motocyklach źle. Tak, a to wynika z tego, że motocykle w takiej formie, w jakiej znamy je dziś, produkowane są od dziesięcioleci. Można przyjąć tak na oko, że od pół wieku te motocykle wyglądają z grubsza tak samo. Inżynierowie wiedzą, w którą stronę iść i w którą stronę się rozwijać. Marketingowcy wiedzą, jak podzielić te grupy motocykli. Oczywiście wpadają nowe, teraz są bardziej popularne adventury, kiedy indziej były bardziej popularne sporty, ale wszystko się sprowadza do tego, że motocykle są dobre w swojej kategorii. Oczywiście możemy powiedzieć, że Ninja ZX6R jest zła do pokonywania leśnych ścieżek. Oczywiście, że jest do tego zła, ale nie do tego służy. No i tutaj cała na zielono wjeżdża nowa Ninja 7 Hybrid. I przemyślenia o tym motocyklu skłoniły nas do takiego wniosku, że inżynierowie wchodzą tutaj w nieznane. Oni nie do końca wiedzą, jak to skonstruować, bo to jest coś nowego. Nie było wcześniej motocykli hybrydowych, które łączą silnik spalinowy i elektryczny. Nie było wcześniej motocyklistów, którzy by chcieli nimi jeździć. Nie wiadomo, czego te osoby potrzebują od tego rynku, dlatego myślę, że trzeba temu motocyklowi dać taryfę ulgową, bo to jest pierwsze wejście. Jeżeli się nie przyjmie to wejście, to i tak Kawasaki będzie pierwszym dużym producentem dużych motocykli hybrydowych. Jeżeli się przyjmie, to z tego punktu rozwiniemy się dalej. Może powstanie motocykl adventure hybrydowy? Trzeba tutaj dać wskazówki inżynierom z Kawasaki. Wskazówki od nas, wskazówki od was, czego potrzebujecie, co jest dobre, co jest złe. I na tej podstawie będziemy wspólnie, my i inżynierowie, decydowali, co dalej z tym dziwnym tworem motoryzacji jednośladowej. Z tym Phantom. I ja was zachęcam do tego, żeby się tym sprzętem przejechać, ale z czystą głową, żeby nie podchodzić do niego jako do motocykla sportowego, bo Ninja, tylko jako do czegoś zupełnie nowego w ofercie producenta motocykli. Jesteśmy ciekawi waszej opinii po takiej przejażdżce. Dziękuję bardzo, oglądaliście MotoGen.pl w trakcie Operacji Lato, ale niestety to już ostatni film główny Operacji Lato, czyli 6 tygodni marek. Dziękujemy wam bardzo i jednocześnie przypominamy, abyście zgłosili się do konkursu. Macie czas do 18 sierpnia. Zasady konkursu na pewno znacie, nagrody też na pewno znacie. Główna z nich to kask Schubert S3. A za wsparcie w Operacji Lato, za wsparcie w naszych spotach i za wsparcie w konkursie dziękujemy firmom, które nam pomagają, czyli Pirelli, Motul, Excite, Schubert, TRW i Intermotors. Dzięki.